W Gdańsku skradziono samochód dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zdaniem policji samochód był mało atrakcyjny dla złodziei. W ciągu ostatnich 3 lat nie skradziono tego modelu. Za to dzięki specjalnym podnośnikom był bardzo przydatny dla osób na wózkach inwalidzkich. Pozwala na podniesienie osoby niepełnosprawnej z wózka i wsadzenie na fotel. Dwaj absolwenci Politechniki Gdańskiej postanowili ułatwić życie niepełnosprawnym dzięki specjalnym podnośnikom montowanym w samochodzie. Projekt miał duży potencjał, ale ich radość nie trwała długo. Tydzień po zamontowaniu sprzętu samochód został skradziony. Zostały wyprodukowane prototypy pod nadzorem tych dyplomantów. Niektóre z nich są już w sferze produkcji. No i to jest właśnie taka modelowa współpraca. Ta współpraca ma trwać nadal. Już są kolejne zamówienia na prace dyplomowe. W Polsce, by niepełnosprawni bezpłatnie mogli sprawdzać funkcjonalność podnośników. Wiedzę o tworzeniu sprzętu rehabilitacyjnego projektanci niestety czerpali z zajęć docenta Pawła Romanowskiego. I choć dziś są już absolwentami, wciąż współpracują z Politechniką. Który był na wyposażeniu tego samochodu. Na razie trudno będzie czerpać inspirację. Właściciele mają jednak nadzieję na odzyskanie samochodu. Liczymy na to, że złodziej przez pomyłkę wziął ten samochód i oddaje nasze sprzęty, które służą osobom niepełnosprawnym i które mogą pomóc komuś. Ta współpraca ma trwać nadal. Już są kolejne zamówienia na prace dyplomowe. Producenci sprzętu medycznego zobowiązali się, że jeśli samochód się znajdzie, ufundują podnośnik osobie niepełnosprawnej. Niestety przez kradzież samochodu współpraca będzie utrudniona, ponieważ miałyśmy się inspirować sprzętem, który był na wyposażeniu tego samochodu. Na razie trudno będzie czerpać inspirację. Właściciele mają jednak nadzieję na odzyskanie samochodu. Liczymy na to, że złodziej przez pomyłkę wziął ten samochód i odda jednak te sprzęty, które służą osobom niepełnosprawnym i które mogą pomóc komuś. Czyli tu z tyłu można by do słupka zamontować? Można by zamontować do słupka, tak. Producenci sprzętu medycznego zobowiązali się, że jeśli samochód się znajdzie, ufundują podnośnik osobie niepełnosprawnej.